Malarstwo ścienne. Pani Gryzelda zabrała smoki do muzeum. Co to? Spytał w pewnym momencie zdziwiony Jacenty. Ktoś pomazał ścianę! To nie mazanie, tylko sztuka. Przykład malarstwa ściennego, wyjaśnił smok przewodnik. W zależności od zastosowanych technik wyróżniamy. Jacenty nie słuchał dłużej. Wpadł na doskonały pomysł i musiał go sobie przemyśleć. Następnego dnia pani Gryzelda wleciała do sali i zaniemówiła z wrażenia. Na jednej ze ścian ktoś namalował gigantycznego smoka z piłką nożną pod pachą. Co to? Wyjąkała wreszcie. Przykład malarstwa ściennego. Zawołał z dumą Jacenty. Pani Gryzelda usiadła ciężko za biurkiem. Myślę, powiedziała po chwili, że jutro wszyscy zajmiemy się malarstwem ściennym. Muszę tylko kupić farbę do ścian.